Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj przyszła pora na kolejnych ulubieńców. Tym razem będą to ulubieńcy z marca i kwietnia. Ostatnio nagrywałam też z 2 miesięcy ulubieńców, czyli stycznia i lutego. I wydaje mi się, że tak przy tym zostanę, bo nie ma jakoś nie wiadomo ile tych kosmetyków co miesiąc Wam do polecenia tutaj. Więc wydaje mi się, że taka forma będzie najlepsza, że co 2 miesiące będę nagrywać tych ulubieńców. Także dzisiaj pora na ulubieńców marca oraz kwietnia. Co, tak patrzę na te kosmetyki, które mam tutaj rozłożone i w sumie nie mam ich zbyt wiele, ale naprawdę je przetestowałam solidnie i chcę Wam je tutaj polecić. Zacznę od pielęgnacji. Pierwszym kosmetykiem jest mgiełka do włosów, nawilżająca. Mgiełka przeznaczona do bardzo przeciążonych koloryzacją włosów, czyli taka mgiełka odpowiednia dla mnie. Fajnie nawilża te włosy i też pomaga mi rozczesywać. Tutaj mam właśnie najbardziej takie poplątane te włosy i trudno się je rozczesuje, więc ta mgiełka naprawdę mi pomaga. I też ma bardzo super zapach jak perfumy. Trzeba ją oczywiście wstrząsnąć. Dużo jej psikam naprawdę na włosy, ale nie powoduje, że one są jakoś przeciążone, a naprawdę bardzo łatwo się rozczesuje potem włosy. Są też takie miękkie i super pachną, także moja ulubiona mgiełka w sumie do włosów. Nie spłukuję jej oczywiście, to jest taka mgiełka tylko do tego, żeby rozczesać te włosy i naprawdę super się sprawdza. I kolejna rzecz do pielęgnacji. To krem nawilżający do twarzy. Kiedyś ten krem kupiłam przez przypadek w jakiejś aptece internetowej. Nie kosztował wiele, ten krem chyba 6 zł. Byłam bardzo zdziwiona, bo to jest krem z Bioderma z serii Sensibio Rich. Wiecie co, tak za bardzo nie mogę Wam powiedzieć jak to się nazywa, bo to jest wszystko praktycznie tutaj po francusku. Ale bardzo fajnie nawilża ten krem. Używam go w sumie na noc i na dzień pod makijaż. Bardzo fajna skóra. Skóra jest po tym kremie fajnie taka sprężysta, napięta, nawilżona. To jest treściwy krem, ale szybko się wchłania, więc pod makijaż też jak najbardziej się nadaje. Także uwielbiam go, używam go na co dzień. W sumie już mi się kończy. Także muszę sprawdzić gdzieś w internecie znowu, czy jest jeszcze gdzieś dostępny, bo naprawdę bardzo go polubiłam. Fajny, naprawdę fajny krem. Także dalej już tylko będą kosmetyki do makijażu i po kolei. Baza pod makijaż, baza pod podkład, Golden Rose Makeup Primer, Luminous Finish. Wydaje mi się, że ten test kosmetyków Golden Rose, taki mini test Golden Rose już się pokazał na kanale, już się pojawił. Tam testowałam właśnie tą bazę, trio do konturowania i puder. No i z tej trójki najczęściej używałam razem w sumie z pudrem, ale nie ma go dzisiaj tutaj w filmie. Razem z pudrem bardzo mi się spodobał właśnie też ten primer, ta baza. Super rozświetlająca. Ja już w tym filmie mówiłam Wam, że mi bardzo przypomina od MAC-a Strobe Cream. To jest właśnie taki jakby krem nawilżający, rozświetlający. Daje właśnie taki efekt zdrowej skóry. Konsystencja kremu, naprawdę. Fajnie też przedłuża trwałość. Ta skóra jest też taka napięta. Nawilżona, naprawdę świetnie wygląda. No i dodatkowo jest taki blask na cerze, więc nawet tego blasku nie przykryje jakiś podkład matujący czy też mocno kryjący. Świetnie, naprawdę wygląda. Także pod takie ciężkie podkłady fajnie się sprawdzają takie bazy. I naprawdę wygląda identycznie jak ta baza z MAC-a Strobe Cream. Totalny zamiennik, naprawdę polecam. Podkład, jaki chcę Wam polecić, to Fenty Beauty Pro Filtr w odcieniu 120. To jest fajny, żółciutki, jasny podkład. Na początku jak się go nałoży, to on jest właśnie taki zdecydowanie za jasny dla mojej cery. Ale te podkłady mają tą tendencję, że one ciemnieją po zaschnięciu, czyli trzeba im dać chwilę, żeby pokazał się ten ich taki jakby prawidłowy kolor. To już też nawet chyba Rihanna o tym podkładzie mówiła, że dopóki on nie zastygnie,
nie zaschnie, to ten kolor nie będzie właśnie taki idealnie dobrany. Trzeba właśnie zaczekać chwileczkę, żeby zobaczyć, który ten odcień jest najlepszy, bo właśnie one w momencie zasychania, zastygania, one ciemnieją i wtedy pokazuje się dopiero ten idealny odcień. Więc potem, po chwili, ten kolor już się idealnie wtapia i jest naprawdę świetny. Co do tego podkładu, to miałam takie mieszane uczucia na początku, bo nie spodobał mi się za bardzo. Używałam go, nakładałam go pędzlem i wyglądał strasznie sucho. Teraz go używam z gąbeczką, nakładam go właśnie zwilżoną gąbką i zdecydowanie lepiej wygląda. To jest podkład długotrwały naprawdę i też mocno kryjący. W sumie porównałabym go do WR'a z Estée Lauder. On jest właśnie też na początku taki lejący, kryjący, a po chwilę tak zastyga na taki mur beton. To jest właśnie coś podobnego. Naprawdę długo się utrzymuje, w szczególności na bokach twarzy, na policzkach, na czole. Zauważyłam jedynie, że może tutaj przy noskach delikatnie się wyświeca i waży, ale to jest do poprawy, wystarczy wklepać to gąbką i znowu przypudrować. Także świetny podkład, naprawdę polecam. Odcień 120, ładny, żółty, jasny odcień dla bladzioków. Polecam, naprawdę świetny. Puder, którego używałam też w Czad Makeupie, nie wiem w sumie, czy ten film się już pojawił, czy nie. Ale spodobał mi się Rimmel Match Perfection Silky Loose Face Powder. Także nie będę Wam za bardzo zdradzać, co było w tym filmie, bo nie pamiętam, czy on już się pojawił na kanale, czy nie. Ale z tych kosmetyków, które testowałam, bardzo spodobał mi się ten puder. Przypomina mi naprawdę bardzo puder z Laure Mercier, z Translucent i z Too Faced, ten Born This Way. To jest puder bardzo drobno zmielony. W sumie też konsystencją przypomina mi ten puder z Golden Rose. Też jest taki drobno zmielony. On w opakowaniu trochę jest różowawy, ale w ogóle nie daje takiego koloru na skórze. Puder bardzo drobny, taki wręcz miałki, świetny naprawdę. To nie jest puder utrwalający. On nie nadaje się też dla cer przetłuszczających się. Nie utrzyma tego matu niestety, ale dla cer suchych, do przypudrowania okolicy pod oczami, no świetny. Jest tak lekki, nieobciążający tutaj tej okolicy. Wow, naprawdę, ja go kiedyś kupiłam tak o po prostu, więc nie wiedziałam, że on jest taki dobry. Aż ostatnio widziałam film u Maksineczki, która polecała właśnie kosmetyki z Rossmana i tam mówiła o tym pudrze, więc postanowiłam go po prostu wypróbować. Naprawdę fajny, tak drobno zmielony, ale no, tak jak mówię, nie przedłuża trwałości makijażu, tylko właśnie fajnie się też nadaje do bakingu. Super, naprawdę. Teraz dwa bronzery. W sumie pokazałabym Wam chyba więcej w tym filmie dzisiaj. No ale musiałam się jakoś powstrzymać, bo też używałam Lagunę z Narsa. Też bardzo mi się spodobała, no ale bez przesady nie można aż tylu bronzerów polecić w jednych ulubieńcach. Także zdecydowałam się, że pokażę Wam tylko dwa. Pierwszy z nich to Too Faced Chocolate Soleil, ten klasyczny odcień. Fajne opakowanie, naprawdę przepiękne takie puzderko, super wygląda. No jak tylko otworzycie, no to pachnie oczywiście takim kakaem waniliowym. Naprawdę super opakowanie z lusterkiem. Kolor jest taki ciepławy, także to jest bronzer, ale moim zdaniem bronzer do ocieplenia, ale też wydaje mi się, że ciemniejszym karnacją niż moja nada się też do konturowania. Ja niestety go na razie jako konturu nie mogę użyć. Jestem trochę za blada jeszcze, ale już tak latem wydaje mi się, że to będzie idealny taki właśnie odcień do konturowania. Tak wygląda kolor. Jest taki oliwkowy z delikatnym odcieniem pomarańczu. No jest ciepły, naprawdę. Więc dla chłodnych typów, dla jasnych,
typów urody no nie będzie pasował, ale ja go uwielbiam, super się blenduje. Jest taki satynowy, to nie jest mocno matowy bronzer. Wygląda tak satynowo właśnie na skórze. Tutaj w opakowaniu on wygląda na taki matowy dosyć, więc myślałam, że będzie się ciężko nim pracowało, ale na cerze wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i ten zapach. Zapach jest uzależniający tego bronzera. Ja właśnie kupiłam ten bronzer na promocji w Sephorze, chyba minus 20%, więc marka Too Faced jak najbardziej wchodzi na te wszystkie promocje. Także bronzer, jeżeli zastanawiałyście się nad nim, to możecie kupić, śmiało brać, jest naprawdę fajny. No i kolejny bronzer, nie wiem czy on już nie był w którymś filmie z ulubieńcami, ale wydaje mi się, że nie. To bronzer od Physicians Formula w odcieniu Deep Bronzer. 11 gram, bronzer wypiekany wydaje mi się. To jest bronzer z masłem murmuru, jeżeli dobrze mówię. Bronzer o zapachu kokosowym. To też jest uzależniający zapach. Wow. To jest już bardziej taki właśnie masełkowaty bronzer. Dużo lepiej się go aplikuje na twarz, na szczyty, na kości policzkowe niż ten bronzer z Too Faced. Zaraz też Wam pokażę swatcha. Bronzer ten już jest mocniej napigmentowany niż ten z Too Faced. To jest ten odcień tutaj. Jak widzicie, jest dużo bardziej pomarańczowy, taki odcień typowy do przybrązowienia. On jest z delikatnie złotymi drobinkami. Jak się popatrzy tutaj na te swatche, no to widać, że bronzer z Too Faced jest taki w sumie matowy, a ten właśnie jest taki super rozświetlający, satynowy. No jest różnica między tymi dwoma odcieniami, także ten dla ocieplenia jest po prostu genialny. Jest tak świetnie rozciera, tak super wygląda zdrowo na policzkach, że wow, naprawdę. No i u nas w Polsce Physicians Formula jest dostępna stacjonarnie w drogerii Hebe, ale też nie we wszystkich. W Opolu nie ma. Ja dorwałam ten bronzer we Wrocławiu. Pokażę Wam jeszcze obok siebie, jak wyglądają te dwa bronzery. Tak, możecie sprawdzić, jak one wyglądają. Widać, że Butter Bronzer jest dużo bardziej taki ciepławy. Ten jest też ciemniejszy. Ja na co dzień stosuję zamiennie, bo no tak bardzo je lubię, są przegenialne. No i ostatnia rzecz, taka wisienka na torcie, to rozświetlacz. Rozświetlacz, z którym się ostatnio nie rozstaje. Maluje się nim namiętnie. Jest obłędny. Pokazywałam go Wam też już na Instagramie, w zakupach tutaj na YouTube. To jest rozświetlacz od Paese Wonder Glow. No ten rozświetlacz jest już tak ukochany przeze mnie. Widać już tutaj mega zużycie. No zobaczcie na to. Cudo. Cudo. On daje taki glow na policzkach. Można z nim przesadzić, naprawdę. No patrzcie. Zaczęłam go używać z takim wachlarzykiem i tak samo daje mocny efekt, tylko że bardziej jest taki rozproszony ten rozświetlacz. Nie jest taka smuga rozświetlacza, tylko właśnie taki fajny efekt jest rozproszony. Świetny, naprawdę. Co ja mogę więcej powiedzieć o tym rozświetlaczu? To jest taki mega glow. To jest taki złoty odcień, złoto szampański. Bardzo mi przypomina teraz, jak patrzę na tego swatcha, Champagne Pop od Becky. Bierzcie, póki jest. Naprawdę to jest ukochany mój rozświetlacz ostatnio. Także to tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców z ostatnich 2 miesięcy. Próbowałam sobie przypomnieć, czy coś, czegoś jeszcze używałam, ale wydaje mi się, że nie, bo wszystkie takie kosmetyki, których używam na bieżąco, mam w pierwszej szufladzie i te moje ulubione, których bardzo lubię używać. Często do nich wracam, także tam w tej szufladzie one się znajdują. I co jakiś czas po prostu wymieniam te kosmetyki. A, przypomniało mi się.
używałam jeszcze produktu do konturowania, którego dawno nie używałam. To był puder do konturowania od Kobo. Kurczę, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. W odcieniu Nubian Desert. To był bardzo ten popularny odcień do konturowania. Ja właśnie do niego ostatnio wróciłam, żeby sobie przypomnieć, jaki jest, czy dalej go lubię i naprawdę świetny, bardzo, bardzo go znowu polubiłam. Fajnie konturuje twarz, naprawdę nie wygląda tak sztucznie na twarzy, tylko właśnie tak naturalnie. Także jeszcze do tego zbioru tutaj kosmetyków ten puder do konturowania z Kobo. Także tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców marca i kwietnia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i widzimy się w następnym filmie. Pa!